Postanowiliście przeprowadzić remont w nowo zakupionym mieszkaniu i wymienić wykładzinę. W pierwszej kolejności trzeba oczywiście zerwać starą. Zabieracie się więc do roboty. Okazuje się, że podłoga pod wykładziną jest pomalowana w jakieś dziwne wzory. Chwileczkę, czy to olbrzymia plansza do Monopoly? Ta historia wydarzyła się naprawdę. Pewien mieszkaniec San Francisco postanowił wymienić wykładzinę w sypialni, oczywiście gdy odkrył olbrzymią, idealnie zachowaną planszę do Monopoly na parkiecie, wpadł na pomysł, by stworzyć do niej odpowiednio duże pionki. Jego żonie nie spodobała się jednak ta idea i ostatecznie para urządziła pomieszczenie w bardziej klasycznym stylu. Wielka szkoda! Zadziwiającego odkrycia dokonali również właściciele domu w Sacramento w Kalifornii, kiedy postanowili wymienić centralne ogrzewanie. Między rurami w ścianach znaleźli kilkanaście słoików, ale przecież nie opowiadałbym wam tej historii, gdyby nic w nich nie było, prawda? W słoikach znajdował się czysty złoty pył. To dopiero skarb! Okazało się, że to niesamowite znalezisko było warte około 300 tysięcy dolarów. W 1995 roku osoby pracujące w muzeum w dawnej stoczni w Chatham w południowo-zachodniej Anglii dokonały niebywałego odkrycia. Pod podłogą znaleziono około 200 belek pochodzących z tajemniczego i bardzo starego statku. Dopiero po wielu latach badań udało się go zidentyfikować. W 2012 roku ustalono, że drewno pochodziło z okrętu HMS Namur, zbudowanego w 1756 roku przez Royal Navy. Jak wynika z historycznych zapisków, był to bardzo ważny statek, który służył niemal 50 lat. Do czasu odnalezienia spędził aż 200 lat pod podłogą. A znacie opowieść o niezwykłym wikińskim skarbie? Chcecie o tym posłuchać? Legenda głosi, że około roku 870 pewien bogaty wiking ukrył swój skarb pod klepiskiem w budynku na szwedzkiej wyspie Gotlandii. Dopiero 1000 lat później natknął się na niego miejscowy rolnik. Imponujące znalezisko obejmowało tysiące srebrnych monet, dziesiątki srebrnych sztabek, setki bransolet, pierścieni i naszyjników i prawie 20 kg brązu. A ile to wszystko było warte? Cóż, jakieś pół miliona dolarów. Rolnik niestety nie mógł zatrzymać znaleziska dla siebie, ponieważ zgodnie ze szwedzkim prawem musiał przekazać je władzom, których zadaniem było zbadać skarb, opisać go i wystawić w muzeach. Mieszkańcy pewnego domu odkryli pod podłogą wannę. Sądząc po wyglądzie, musiała służyć jako ogrodowe spa. Wanna miała pokrywę, a wokół leżały kamyczki. Poprzedni właściciele prawdopodobnie zlikwidowali łaźnię podczas rozbudowy domu, a ta pięknie zdobiona wanna została zamurowana na wiele lat. Pewien człowiek nawiązał kontakt z poprzednimi właścicielami swojego domu. Cóż, przynajmniej w pewnym sensie. Kiedy zaczął zrywać korkowe płytki, odnalazł sekretną wiadomość od pierwszych właścicieli. Były tam wypisane cztery imiona. Prawdopodobnie byli to członkowie rodziny, która dawniej tam mieszkała. Podczas zrywania starej wykładziny pewna kobieta natknęła się na coś bardzo ciekawego, a zarazem dziwnego. W podłodze znalazła prowadzącą do piwnicy klapę. Kobieta ją otworzyła i zeszła na dół. Trafiła do sekretnego pomieszczenia. Znalazła tam półki wypełnione słoikami. Niektóre były puste, ale część z nich zawierała owocowe przetwory. Może była to jakaś spiżarnia, a może miejsce skrywało bardziej mroczne sekrety. Cóż, chyba nigdy się nie dowiemy. XV-wieczna Europa zmagała się z epidemiami. Szpitale były przepełnione, w efekcie niektóre z nich trzeba było zamknąć, a nawet porzucić, kiedy brakowało lekarzy. W 2013 roku w Madrycie, w czasie prac budowlanych, w miejscu przeznaczonym na nowy sklep firmy Apple, hiszpańscy budowniczy natknęli się na jeden z takich szpitali. Budynek pochodził z XV wieku, szpital służył aż do XIX wieku. Ostatecznie został zamknięty w latach 50. XIX wieku i od tamtej pory nikt z niego nie korzystał. Zaglądanie pod podłogę może być też ciekawym sposobem, by nawiązać nowe znajomości, przynajmniej wirtualnie. Kiedy Alex Moss z Manchesteru w Anglii wprowadził się do nowego domu, postanowił wymienić parkiet. Demontując stare deski, odnalazł liścik napisany przez poprzedniego mieszkańca. Trzeba przyznać, że był on dość osobliwy. Jego autorem był niejaki Darren Lucas. Nietypowa obietnica wcale nie wystraszyła Alexa. Mężczyzna postanowił odszukać poprzedniego lokatora i w końcu go namierzył, a wszystko za sprawą magicznych wiadomości Twittera. Panowie pośmiali się z tej sytuacji, a Darren zapewnił, że wcale nie obserwuje swojego starego domu.
Na farmie w Albanii w zachodniej Australii pewna rodzina odnalazła w domu miłosny list z XIX wieku. Był on pięknie napisany i zawierał pewną niespodziankę. Do listu dołączony był specjalny papier wyhaftowany słowami „Pamiętaj o mnie”. O, okazało się, że autorką listu była Phoebe Mundy, a jego adresatem tajemniczy pan Trotman. Miejscowi historycy nie odnaleźli żadnych informacji na ich temat, ale po tonie listu można było wywnioskować, że młoda kobieta napisała tę wiadomość do starszego mężczyzny z innej klasy społecznej. W pewnym miejscu skarbem okazała się sama podłoga. Była ona ukrytym pamiętnikiem. Pod koniec XIX wieku pewien stolarz prowadził zapiski na podłogowych deskach w posiadłości we francuskich Alpach. Kiedy nowi właściciele zaczęli odnawiać parkiety w pomieszczeniach na piętrze, znaleźli zapisane po wewnętrznej stronie drewniane panele. I gdyby nie decyzja o wymianie parkietu, notatki pozostałyby ukryte. Teksty były długie i zapisane ołówkiem. Powstały w ciągu kilku miesięcy w latach 1880-81. Pod wszystkimi podpisał się niejaki Joachim Martin. Wkrótce ustalono, że był on jednym ze stolarzy, którzy montowali podłogę dla ówczesnych właścicieli posiadłości. Jego celem było pozostawić po sobie pewnego rodzaju sekretny dziennik, który ujrzałby światło dzienne na długo po jego śmierci. Pamiętnik składał się z 72 wpisów o różnej długości. Niektóre z nich były dość przyziemne i opisywały rzeczywistość, a w innych stolarz dzielił się swoim życiem prywatnym i opowiadał o rodzinie, przyjaciołach i społeczności. W maju 2016 roku ujawniono nowy wystrój sypialni w posiadłości Mount Vernon, należącej niegdyś do George'a Washingtona. Zmiany w wykończeniu pomieszczenia oparto częściowo na odnalezionych w podłodze maleńkich fragmentach tapety. Skrawki miały nie więcej niż centymetr szerokości. Na podstawie analizy farby znajdującej się na tym fascynującym znalezisku ustalono, że oryginalna tapeta miała przepiękny kolor i pełen przepychu kwiatowy wzór. Różniło się to diametralnie od prostego i nudnego stylu, w którym zdaniem kustoszów pierwotnie urządzono te sypialnie. Skrawki tapety oraz inne niedawno odkryte pamiątki historyczne pozwoliły naukowcom zmienić wystrój pokoju i przywrócić mu dawną świetność, dając nam lepszy wgląd w to, jak wyglądały i w jakim stylu urządzane były domy w XVIII wieku. Na razie, George!